Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Palak i po raz kolejny mam przyjemność przywitać Państwa w naszym cyklu Masz Prawo. Ja jestem radcą prawnym, współpracuję z organizatorem tego cyklu, czyli Stowarzyszeniem OWUM. I rozpoczynam wraz z Państwem krótką przygodę, krótką podróż przez to, co wśród wielu spośród Państwa wzbudziło pytania do nas i zdecydowaliśmy zrobić z tego taki mikrocykl i dzisiaj sam początek tego cyklu, a mianowicie hasło brzmiące Polski Ład. Zmiany w zakresie opodatkowań i nie tylko, wchodzące od roku 2022. Proszę Państwa, omówimy to sobie w taki sposób, że najpierw ogólne założenia, potem dla tych z Państwa, którzy są etatowcami, potem dla tych z Państwa, którzy prowadzą jakieś nieduże działalności. Bo wiadomo, że jedna grupa będzie pewnie niezainteresowana tym, co przydać się może drugiej z grup. Natomiast no, akurat główne założenia, czyli to, co pokrótce opowiem Państwu w tej chwili, myślę, że przyda się wszystkim z Państwa. Pomówmy sobie zatem o czterech głównie przejawiających się jakby w myśli tego rozwiązania, jakim jest Polski Ład, hasłach. Po pierwsze, będzie to zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy obliczaniu podatku. A więc, proszę Państwa, docelowo dotąd wyglądało to tak, że jak się płaciło te słynne ZUS-y, składki zdrowotne i tak dalej, to o tę wartość pomniejszało się kwotę, od której to podatek się liczyło. Natomiast no, ta możliwość zostanie zlikwidowana, a jak zaraz Państwu opowiem, również i w zakresie składki będą pewne zmiany. A mam tu na myśli drugie z rozwiązań, które mówię, czyli po pierwsze zniesienie prawa do odliczenia tej składki, po drugie przestanie ona być w stałej kwocie. Dotąd w zależności oczywiście od okoliczności, w jakich Państwo operowaliście, ale jednak stawka składki zdrowotnej była jakby płaska, że tak powiem, comiesięczna. Obecnie, od stycznia 2022 roku składka zdrowotna liczona będzie od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Jakim oprocentowaniem i tak dalej, to pewnie w szczegółach, chociaż już teraz można powiedzieć, że dla tak zwanych liniowców będzie to 4,9%, dla skali podatkowej będzie to 9%, co w rzeczywistości, myślę, że Państwo jesteście skłonni ze mną zgodzić, że niezależnie czy nazwać to składką, czy podatkiem i tak dalej, w rzeczywistości doprowadzi do podniesienia o te 4,9 tudzież pełne 9% rzeczywistego opodatkowania, jakie to ci przedsiębiorcy będą mieli. Dla tych z Państwa, którzy z kolei są etatowcami, może okazać się interesujące podwyższenie kwoty wolnej od podatku, postulowane już od wielu, wielu lat, ponieważ w gruncie rzeczy w obecnych realiach kwota wolna od podatku jest kwotą dość symboliczną, jeśli mogę to tak ująć. Natomiast od roku 2022 będzie to kwota 30 tysięcy złotych, przy czym tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w wielu przypadkach może okazać się, że jednak ta kwota jest wciąż nieistniejąca, bo może to będzie kwota wolna od podatku, ale zwał jak zwał, nie będzie to kwota wolna od tematu składki zdrowotnej naliczanej od właśnie dochodu, tak jak rozmawiałem z Państwem na ten temat przed momentem, tak? Czyli de facto może się okazać, że tutaj tego obniżenia możecie się Państwo nie zawsze spodziewać. I ostatni temat, próg podatkowy. Państwo zapewne kojarzycie, że rozliczać się prócz rozwiązania liniowego można przy pomocy progów podatkowych w zależności od tego, ile się zarabiało. Tym progiem dosłownie była kwota mniej więcej 85 tysięcy powyżej zarabiania tyle tysięcy rocznie. Wpadało się w kolejny próg podatkowy, wyższy, wyżej oprocentowany, czyli zamiast 17 płaciło się 32%, co z każdym rokiem stawało się dla coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców, no bo bądźmy realistami, proszę Państwa, z każdym rokiem było to jakby łatwiejsze osiągnąć tę pulę, ponieważ pieniądz tracił na wartości i 100 zł, które zarabiamy teraz, to jest zupełnie co innego niż 100 zł, które zarabialiśmy kilkanaście lat temu. Więc w realnym takim ujęciu to jest trochę, powiedzmy,
powiedzmy bardziej charakterze waloryzacji, urealnienia tej kwoty z 85 tysięcy do 120. I właśnie w takim realnym podejściu myślę, że można tutaj założyć, że może to nie być aż tak drastycznie wpływające na sytuację tych z Państwa, którym przeskoczyć się do tego progu zdarzyło. Tym bardziej, że jak będziemy do tego pewnie wracać, nadal nie mamy możliwości odliczenia tej składki zdrowotnej, od którego zacząłem, wymieniając te cztery rzeczy dzisiaj. Więc dla Państwa tutaj informacji, uwagi, warto, żebyście wiedzieli, że też może to się w perspektywie długofalowych obliczeń okazać nieco inne. Na ten moment tyle, proszę Państwa. Jeszcze, tak jak mówiłem, pomówimy sobie w kontekście poszczególnych zainteresowanych Nowym Ładem grup.